Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Far Kraju. Ze mną Magog. Jestem. I dzisiaj pobawimy się dla odmiany w przerwie między, że tak powiem, fabułą w dodatkowe misje, w dodatkową misję, bo zagłębimy się w dodatek Uwięzieni na Marsie. Ja nie mam pojęcia, czym to się je. Ja nie wiem, czy ty w ogóle oglądałeś jakiś materiał z tego? W sensie wiesz, jak wygląda cały gameplay tego dodatku? Nie, cały nie, tylko jakieś tam początki czy coś. Nie, Aha, nie. no to spoko, to będziemy mieli przynajmniej ciekawą przygodę. Są jeszcze dwa dodatki, są Mroczne Godziny, które wyglądają na jakiś Wietnam i zombie atakują, ale chyba sobie je podarujemy, przynajmniej póki co. Pobawimy się na pewno w to w tej chwili. No więc dobra, let's go. Nowa gra, normalny. No tak. Zobaczymy, co tu się stanie. Ładowanko. Dalej ładowanko. O, Już jest. pojawiasz się. O, jest filmik. Graficznie jak Don't Starve Together, nie? Wstępniak. No taki filmik no zrobili. This is Nick Rye here. Hello, Nick. Miko. It's Herc, what you up to? Yeah, I'm running some errands for the wife and kiddo. Cool. No doubt. So listen, man. Remember that time a couple years back we got hammered on party liquor and spread eagle? And I made you promise that if I was ever seduced by a super hot, super intelligent being of dubious moral standing who whisked me away to an exotic land, well, that you'd come and help a brother out. Vaguely. Well, bro, you better buckle up because that time has arrived. Oh, shit! Herc, I really don't have time for this. But dude, you made a promise. Do you even know what a promise is? That's like a sacred pact, man. That no hey, man. Shit. Come on, get you stupid girl. Herc, look, can whatever you need wait until tomorrow? I'm gonna go with the big N-O on that, compadre, because this is one of them life or death things that I sometimes get myself into through no fault of my own. All right, fine. I'll help. Where do you need me to go? Well, it's a little far. Don't worry. I can get you here in a jiffy. What the fuck does that mean? Herc? What the? Look, just hold on and try not to vomit. Oh, and if you got a six-pack on you, go grab it now. Herc? What the hell is going on? Okay. Czy on wyskoczył? A? Okej. I tak go dopadło. Ciekawe skąd ten jego, z kim ten jego kumpel się spichnął, nie? Kucyk. Oh my god! I'm gonna be honest with you, man. I had my doubts that this is gonna work, but oh, I hope that suit don't chafe too much. What in the hell's going on? Herc? Herc, where are you? Relax, man. Everything's fine. Well, not exactly fine. The situation is rather dire. But just head through the doors, man. I'll explain everything in a minute. Aha, no dobra. O, siema. Musimy zrobić nowe miniaturki. Okej. Okay. O, ja, tu się skacze. Dobra. What is this place, Herc?
What am I doing here? Look, man, okay, there ain't always a logical explanation of these things. Sometimes you just find yourself like... To jest to wygląda jak dozownik na ręczniki. You just gotta fucking roll with it, man. So less questions and more movement, Nicholas, because if you don't save us, we all gonna die. What? Aha. What the fuck are you talking about? O, tam się coś mieni na czerwono. Da się przez to przejść? Nie? Przez to raczej mam. No, myślałam, że może, wiesz, prądem popieścić czy coś. Tu jest przejście też. Nie tędy. To może w drugą stronę. Tam jest otwarte chyba. Oła, już skoczyłam. Nie, też jest zamknięte. Może na wprost? Też zamknięte? O! Okej! Okay. Latająca głowa. O, man, dude! I am so happy to see you too! Now I know what you think. But as important as the answer is to that question, we got bigger fish to fry. Firstly, let me explain what's going on. You are now on Mars. Well, now, imagine my arms are outstretched to comfort you during said revelation. Why are you on Mars? To save the Earth, man. What from? An alien invasion. Yeah, that's right, man, an alien invasion, amigo. Now, I'm gonna keep it 100 with you. It's not gonna be us who are doing the actual saving of Earth. It's gonna be mostly Anne, that thing. The AI super being that Larry Parker would not stop talking about, you remember? Only problem is, man, these aliens took over the entire planet. They messed with her network, man, and she has come undone. And we need to get her back. So how do we return Anne to this beautiful, majestic, earth-saving butterfly she once was? By finding energy cores and using them to power up all the terminals in the network, man. It's a simple plan, don't worry. Gotta get moving though, man. There's a couple energy core thingies over yonder, man. I'll show you how this works. Go get them. Energy cores? Alien invasion? What the fuck, Kirk? I didn't ask for this. Look, I'm sorry, man, but you're not the only person whose life has been turned upside down for far-fetched and highly suspect reasons, okay? I mean, look at me. If anyone's a victim here, it's me, the Herxer. No, I don't want any part of this. I just want to go back to my family. Put it inside the terminal. So, you brought me all the way to Mars to... turn the power back on? Well, don't say it like that, man. You take all the pizzazz. Yo. Control center restored. It worked, see? Nick, this is Ann. Ann, meet my bro, Nick. Hi. Nicholas Ryan, you are Earth's last hope. Super. Zero presji w ogóle. Byliśmy w drodze po pampersy dla swojego dziecka, wylądowaliśmy na Marsie, mamy ratować Ziemię. I to wszystko na trzeźwo. Nie no, sześć paka mieliśmy. Ale zamkniętego. Nie, nie byłem puste chyba puszki już. Tak, no leżały. Okay, man, all systems are a go. Let's get down to business. You're gonna need to be able to defend yourself out here. You see the green barrels around here? Grab what's inside them. Now, I know it just feels like space jizz or something, but this stuff is magic, ego. Harvested straight from the air. There's all sorts of shit out here. A to się wspólnie liczy, widzę. Te punkty. To jeszcze gdzieś... Tu jest jeszcze. When you're done, man, take some of your space jizz over that 3D print machine over there and I'll show you a cool trick. Tu chyba. Drukarki, no. No, pistolecik, no. Wykraft. Come on, man. Drukuj. Przedmioty, broń. Aha, chyba mamy tylko jedną dostępną póki co. Na razie jest tylko jedna. Uuuu, drukuj. Dobrze widziałam nazwę? Rozjebywać. O Boże, podoba mi się. Dobra, czekaj, bo ja nie wiem, czy ja to... Chyba miałam... A, mam ręce, dobra. What do you mean,
all life forms? Oh, you'll see when we get outside. Uh-huh. Yeah, man, I ain't gonna let you hog all the glory to save the world. This here's a partnership. Piu, piu. A bo to nie ma naboi. Nie, to jest energetyczna. Aha. This is not happening. Get it, Nicholas, cause your brain's about to go kablooey, man. Dobra, let's go. Uwięzieni na Marsie. Tyle Lost On, to powinno być bardziej zagubieni na Marsie, nie? No. No wiesz, w zależności jak jest, wiesz, tłumaczenie, nie? My antenna are scattered across the landscape. Turning them on will help restore my functionality and help you on your journey. What? I to pamiętasz ten film, czekaj, Terms to się nazywał? Terms? Nie wiem, chyba nie. Taki horror o takich glizdach pod ziemią, co żyły. Trzeba było po kamieniach skakać i ten. O nie, to, nie. To tak samo, po kamieniach, bo jak po tym zwykłym piasku będziesz, no, to zacznie, wiesz, jak wychodzić te robactwo, nie? No. Aha. O. Widzisz takie pajęczaki choćby z tego. A, bo to się rozładowuje, jakby tak przegrzewa, jakby w trakcie tego. Można coś z tego zebrać? A. To jak chęć na wstępne te, nie? Okej. Okay. Ci wyglądają w sumie jak też ci z tego, co to było. Czekaj, jak? Ten film się też nazywał. Też o tych takich robakach, kurde, w kosmosie. A, nie wiem. Cztery części tego były. Nie Stormtroopers, tylko, kurde. Jakby chyba nie mój gatunek filmowy, wiesz? To prędzej mój tata widział te wszystkie filmy. No dobra, i co my tu teraz? No, musimy na górę jakoś wejść. No, 19 metrów w górę. Pewnie gdzieś trzeba... A, czekaj, tu chyba. Dobra, mam. No, tu. A. No. Okej. Okay. Jakieś takie dziwne rzeczory. Man, I totally forgot to mention those space crabs. They live underground. That one's on me, man. I'm so sorry. That's my bad. You're sorry? You want to tell me what that was all about? Man, ain't you ever seen Tremors? These space crab dudes, they... O, te Tremors właśnie. To, co on teraz mówi, strzący. No, to właśnie to, widzisz. No, to właśnie tak samo to ten. Ciekawa jestem, co by się stało, jakbym spadła. Isn't that crazy? Exactly. Humans will become nothing more than food to sustain the arachnid horde. Że takich wież tu jest więcej. Are you sure? Because I mean, they don't look all that smart to me. Well, they are. These little bastards, they've been playing keep away with the energy core so Aaron can't get back online. So if we're gonna get those energy cores back, you can bet that these little bastards are gonna be all in our face about it. Nie widzisz, inny klimat teraz, mamy pustynię. No. Jakby kto tu? No stąd, no. O, bo on się złapał, no dobra. Okej. Okay. Co tu się stanie teraz? Aaaa. I takich anten widzę, że dookoła jest więcej, to pewnie będziemy musieli tam więcej z nich aktywować. Przywrócono. No dobra. To co? Nie mamy punkt czasu. Tu jest teleporter. Możesz mapę sprawdzić, no. Fajnie, 10% widzę, że przywróciliśmy i mamy się udać tutaj teraz. To co, do centrum kontroli z powrotem i... Czy biegniemy? Możemy biec w sumie. O,
Mamy nową broń w drukarce. To jest co? Drukarka, no. Drukuj. A stać nas na nią? Nie wiem, stać. Nie, nie stać. 450, a mamy 228. No to... Żebym dostać tam na dół teraz. Oh man, she's been trying to make me forget about finding my human body, so I'll just live life in a robot body. But I got a good feeling, man. Trochę boli. Skok w dół? No, ale tak nie całkiem na dół, nie? Ja tu skoczyłam. W sumie można się jakby tak trochę ześlizgnąć po prostu po nich, tak naprawdę. Tylko zastanawiam się, jak z apteczkami będzie, bo... Są takie, były w drukarce, bandaże. Aha. Okej. Disengaging door lock. Please. Orange. Oh dang, is that? Znalazłam jego rękę. Podoba mi się. To jest taki takowy i fajnie zrobiony, nie? My scans indicate several more organic anomalies. Oh, come on, are you serious? My body's in a bunch of pieces? Oh, man, how are we gonna find them all? No, jak wejdziesz, to ten, jest pokazane, nie? Ciało. Gdzie? Czekaj. Obcze. A tu są. Dziennik jest jakiś. Ekwipunek. Ciało Harka, no jest. Głowa i ręka. Dłoń, co trzyma broń. Głowa. Przystojna twarz i usta stworzone do całowania. Dobre. Dobra, lecimy dalej. Okay, just like Anne said. We need to find the space jets I was using. Can't get to the transference center without them. Ej, widać ogólnie te jak się przysuwają te... No tak, bo... Damn! Looks like the energy cores are up there. We need to find those space jets. O, nie dolecę, dolecę. Znajdź i zbierz rdzenie energetyczne. Zebrałeś z tamtych monetek? Monetki? Z tamtego? Czy nie? Nie, nie. Okej. Okay. Oh shit, that's my pelvic area! Moja miednica! Znajdź i weź pas grawitacyjny. O, żeś to wszystko do siebie zwołał. Okay. Jeszcze, tam jest jeden. Hajsik będzie. No, pewnie. Ciekawe, czy teraz można ten, jak się załatwiło? Czy jest bezpiecznie? No, chyba ta. Coś tam harczy jeszcze, ale... No pewnie zaraz wyjdzie następny, no. No. Au. Czyli trzeba po prostu szybko i... O, ten akurat był blisko. Bo... No to spoko. Ten jeszcze chyba jest, nie? Tutaj jakiś pas leży czy coś. O, o mamy dupę! Znaleźliśmy poślady! Kosmiczne dysze. A to są chyba te... Bandaże, no. Ojej, przerwałam. Myślałam, żeby cię kontynuował. Miednica. Idealna do pchnięć, krążenia i hula hopowania, co jest innowacją czasownikową. A, to mamy jetpacka, nie? O! Na górę się trzeba dostać. Przytrzymuję spację i... Zebrałam rdzeń. No, to dobrze. To chyba jakaś waluta, nie? Jest. Nie, no to do tych... rozczłonkowane, ukończone. Do tych... energetycznych pierdółek, nie?
We gotta find the rest of me, Nick. From my temples to my taint to my toes, man. All of me, okay? And then Anne can turn me into a real boy again. Hurt. What you're saying isn't possible. No way, Jose. To chyba na górę musimy się dostać. O nie, one strzelają do nas. Też już inne się pojawiło, no. Perfect. Ja w ogóle mu coś robię. No co chyba robisz, bo eksplodował. No, ale jak były daleko, to myślałam, że nie bardzo, wiesz? O, zielony glut się kołysze. To nie ta nasza waluta? Nie wiem właśnie. Czy tu poturlała? Głosik. O. To już. Następne. Dobra, użyłem teczki. Okej. Okay. No już. Spoko. Tam coś jest też u góry, trzeba sprawdzić. Jakieś takie... Nad tym? Mhm. Jakieś takie coś białe, kolorowe. No, no, no właśnie taka... to, może być, wiesz, jakaś dodatkowa waluta. A tu jest... Jakieś... Aha, tu coś trzeba podlecieć do tego, wiesz? To jest apteczka chyba. A. Czy jak ja ją zabrałam, to ty ją też dostałeś? Nie, musiałem chyba to sam. Aha, bo granaty jeszcze są po drugiej stronie. A nie, to granaty to się odblokowane. Ale w drukarce to tak, jest. Tak, tak, możemy... tak. No, trzeba będzie... Tam trzeba będzie jeszcze podlecieć, bo tam coś, jakieś chyba pojemniki są czy coś, nie? Czekaj, bo my w ogóle... Aha, w ogóle tu mamy tu na lewo powoli. Na lewo, ale tu są jakieś okay. Może pojemniki czy coś tam. No widzę, widzę. Spoko. No i nice. Granaty. No, spoko. Jeszcze tu u góry. A tu jeszcze faktycznie. O kurczę. Tam jest następne. Ale czy nie, bo to jest chyba strefę... No, zawrzeć, bo to wiesz, questa chyba już opuszczamy. A tego tu, te rzeczy stąd podnosiłeś? Czy nie, nie. Z tej wieży? Nie, nie, nie. Ale no tu tak. Są bardziej siły. Tu są. Ale tu po drodze były, po prawej, nie? Wiem, że gdzieś u góry. O, no, są dwa pojemniki. Weźmy, wezmę tylko pojemniki, możemy iść dalej questa robić. No dobra, ja podleciałam tu do tej białej wieży. Tutaj, o. Approaching transference center. Oh man, I'm starting to get real excited now. I cannot believe that in just a few minutes I'm gonna be a cybernetic deathbringer. No, tu jest drukarka i ten. Zaplęgły w środeczku, no. Ło, tu jakieś takie maszyny są w ogóle, jacie. Okej. Okay. Nie, nie mam książkę. Ale tu jest ten bandaż. Tu też jest bandaż, widzę. O, faktycznie. Tu granat. Nie, to, a może to bandaż? A nie mogę już wziąć, to muszę sobie użyć. Pod kontrolem normalnie? Tak, pod kontrolem, no. Chyba mam full życia. Tam są te. The terminal is on the top floor. You gotta power that place up before we can use the transference chamber. You fly like the wind now, little monkey. Monkeys don't fly, Herc. No, that attitude they don't. On the top floor. No dobra, a gdzie to power up? Jak ja mam jeden rdzeń.
na górę wleciałeś. Możemy się tam dostać do góry, nie? Tu jesteś. No tam trzeba się dostać. No widziałam właśnie. Patrzyłeś, czy tu coś jest? No tu nic nie ma, dobra. Bo tak u mnie ciemno było w tym miejscu strasznie. A to są wadrukarki, no? You can now use the transference chamber. The two. Co mam? Aha, bo to są przedmioty. Okej, czyli są te granaty. I co to jest? Dodatkowa warstwa. Pancerz. Aha. A obok jest bandaż. No dobra. A na dole granaty. To granat tylko z przyczepioną wiadomością pożegnalną. Szokowator. Wybuchy są naprawdę ogłuszające i szokujące. Tu jest ta druga broń. W sensie mamy broń promieniową i mamy karabin. To może karabin teraz, skoro mamy już jedną krótką, co? No ja już miałem karabin, no. Tak? Mhm. A, bo to każdy sobie. Tak. Okay. Granaty sobie kupiłem, te drugie i ten szokowatory. Damy, że sobie też tutaj. No to już przynajmniej. Teleporter? Aha, tak to wygląda. Tu jest jeszcze jakiś bronchorobot, coś tam. Gdzie? Zadanie, tu jest na dole. A no, no, to na dół, no. Patrzę, czy tu jeszcze nie ma jakiegoś dodatkowego. Tajczki. No, zawsze jakiś punkt ciężków, nie? Wyjebany kosmiczny kraw. A tam poleciały następne. Te gluty zielone to jest waluta właśnie. Tam poleciał. A te karabiny też są. O tam, patrz, ta ekipa po prawo pobiegła na górę. No, ale no nie, umieć ten. No i co teraz? Coś jeszcze tu się pod... Aha, tu jest jakiś panel, interakcja. Okej. Okay. Co? Aha, i mam go zabrać teraz. Brachobot. Ukończono. No możesz go wynająć. W robotach do wynajęcia. Przypisano do... Je. No jest to na dole. Głupi, ale niebezpieczny. Dobra. Mapa? Co my teraz? Tu mamy jakby zrobione, tak? Kolejne zadanie gdzieś nam się świeci? Nie widzę kolejnego zadania na mapie. Podejrzewam, że po prostu możemy udać się do... aha, bo ta antena jest odkryta. To co, do kolejnej anteny po prostu? Chyba tak. Dobra, ale myślę, że do kolejnej anteny to my się wybierzemy, słuchaj, już w następnej części. No tak. Także... Na Marsie jest ze mną Magok. Jestem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa.